Proszę Państwa, proces przejmowania materiałów z organów bezpieczeństwa publicznego jeszcze nie został zakończony, ale w 99% przejęliśmy materiały archiwalne. W tej chwili już przejęliśmy w ciągu kilku lat 80 kilometrów akt, czyli jest to no, bardzo duża ilość i jak mówię, to jest praktycznie w tej chwili w 99% materiały te zostały przejęte. Przede wszystkim, proszę Państwa, największe zainteresowanie, czy to osób zgłaszających się do IPN-u, badaczy, jak również osób pokrzywdzonych, które zgłaszają się do nas, no przede wszystkim największe zainteresowanie stanowią tak zwane teczki. Ludzie się do nas zgłaszają, bo myślą, że każdy w PRL-u miał swoją teczkę i praktycznie żądają od nas, te osoby, które jako właśnie składają wniosek, że w ciągu praktycznie bardzo krótkiego czasu im tę teczkę wydamy. Otóż sprawa przedstawia się może trochę bardziej skomplikowana. Praktycznie, jeżeli chodzi o osoby pokrzywdzone, my tę teczkę często tworzymy. Jest to tak zwana ta teczka stworzona przez archiwistów IPN-u. Na czym to polega właśnie ta wirtualna teczka, którą my tworzymy? Przede wszystkim szukamy nazwisko, które właśnie osoby pokrzywdzonej, która się do nas zgłasza, w wielu materiałach, czy to operacyjnych, czy administracyjnych. I robiąc kserokopię z tych materiałów, przedstawiamy tej osobie wszystkie informacje, jakie udało się zgromadzić przez Służbę Bezpieczeństwa na temat tej osoby. Oczywiście są jeszcze tak teczki, albo jeżeli na przykład osoba była rozpracowywana w ramach różnego rodzaju spraw operacyjnych, wtedy jest sprawa ułatwiona. Na przykład jeżeli była osoba rozpracowywana w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia, ewentualnie sprawy operacyjnego rozpracowania, my mamy taką teczkę i tej osobie przedstawiamy. Jeszcze jest dużo zachowanych teczek, ale są to teczki tajnych współpracowników. Teczek tajnych współpracowników osobie właśnie, która donosiła, która była agentem, nie udostępniamy. Jedynie możemy udostępnić informacje tam zawarte osobie pokrzywdzonej, czyli osobie, na którą tajny współpracownik donosił. Kluczem, proszę Państwa, do tych materiałów operacyjnych, czy to Służby Bezpieczeństwa i tutaj, czy to kontrwywiadu, wywiadu, departamentów poszczególnych, czy również informacji wojskowej, a później WSW, czy Zarządu Drugiego Sztabu Generalnego, czyli wywiadu wojskowego, stanowią kartoteki. Z Urzędu Ochrony Państwa, później z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i równolegle również z Wojskowych Służb Informacyjnych przyjęliśmy ponad 6 milionów kart. Czyli około 6 milionów nazwisk osób, które przewijały się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa czy właśnie organów wojskowych od 1944 roku do 1990. Może tu powstać pytanie, takie, które każdy zadaje. Czy łatwo można było się znaleźć właśnie w kartotece Służby Bezpieczeństwa? Mogę odpowiedzieć, że tak. Oczywiście zależy od czasu, w którym to się ta osoba została zarejestrowana. Na przykład zdarzają się karty z lat 50., gdzie są pełne dane osobowe, a z tyłu karty jest informacja. Słucha radia Wolna Europa. Jest to powód, bo sąsiad doniósł właśnie, że jego właśnie sąsiad słucha wieczorami radia Wolna Europa. Oczywiście w czasach późniejszych też były to błahe, często preteksty. Na przykład udział w demonstracji, udział w wypadkach marcowych. Wystarczy, że osoba została spisana przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Ta osoba znalazła się w kartotece operacyjnej Służby Bezpieczeństwa. Jakie jeszcze inne były przypadki? No oczywiście rozpracowywanie osoby, czyli ewentualnie właśnie rozpracowanie operacyjne, jak również w tej kartotece znaleźli się także tajni współpracownicy. To obojętnie, czy to był właśnie tajny współpracownik, czy kontakt służbowy, czy kontakt operacyjny, czy jako konsultant.
Proszę Państwa, część tych kart została zniszczona na przełomie 1989 i do końca stycznia 1990 roku. Także zostały zniszczone wbrew wszelkim regułom archiwistyki. Często materiały kategorii A zostały potraktowane jako materiały kategorii B, albo wręcz nie przedstawiające wartości historycznej. I proszę Państwa, może tak, ponieważ to jest bardzo krótki czas, scharakteryzuję jeden typ teczki tajnego współpracownika. Tych teczek zachowało się kilkadziesiąt tysięcy. Od 1944 roku do 1989. Oczywiście byli tacy tajni współpracownicy, ja to nazywam ich stachanowcami, pracowali przez kilkadziesiąt lat nawet, od lat 50. do końca PRL-u. Ich dorobek jest, proszę Państwa, liczy często kilkadziesiąt tomów. To są wręcz czasem wypracowania, czy ewentualnie później ćwiczyli, mogli swobodnie pisać książki czy artykuły w gazetach, a pierwsze jakieś kroki robili właśnie pisząc donosy, czyli te doniesienia na kolegów, czy po prostu środowisko, w którym przebywali. Proszę Państwa, taka teczka tajnego współpracownika, do której oczywiście osoba zainteresowana nie ma dostępu, bo ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej nie pozwala na to, żeby ta osoba zajrzała do własnej teczki, w której byłoby opisane, jak sporządzała raporty, jak donosiła. Jedynie te doniesienia może obejrzeć osoba pokrzywdzona. I proszę Państwa, jeżeli chodzi właśnie o tego tajnego współpracownika, jeszcze tutaj przed spotkaniem z Państwem przejrzałem kilkadziesiąt takich teczek tajnych współpracowników, bo i zainteresowało mnie, jakie były podstawy werbunku, czyli dlaczego ta osoba zgodziła się współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa. Często były to osoby, które czuły tak zwany obowiązek patriotyczny albo obywatelski. Godziły się bardzo często, gdy oficer Służby Bezpieczeństwa zwracał się do nich o pomoc, właśnie w informowaniu o nastrojach w środowisku, w zakładzie pracy. I uważały, że to robią w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Część osób została zwerbowana na podstawie materiałów kompromitujących. Bardzo często się zdarzało, że osoba jechała pod wpływem alkoholu, prowadziła samochód, była zatrzymywana przez patrol ruchu drogowego. W tamtych czasach była bardzo ścisła współpraca między Wydziałem Ruchu Drogowego a Służbą Bezpieczeństwa. W chwili zatrzymania informacja błyskawicznie szła do dyżurnego oficera Służby Bezpieczeństwa i oceniano, czy tę osobę warto porozmawiać, ewentualnie zawerbować, czy też nie. Były też osoby, które robiły to dla uzyskania korzyści osobistych. Jeżeli osoba miała możliwości tak zwane operacyjne, czyli mogła dostarczyć określonych informacji, była to, jeżeli przyjrzymy się niektórym tajnym współpracownikom, widzimy, że na przykład w latach 70. do pensji na przykład 3000 zł dorabiali 1000 czy 2000, czyli robili to wyraźnie dla korzyści osobistych. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie wrócić do niektórych wątków związanych z pytaniem, czy te materiały zmieniają obraz powojennej Polski. I skupię się na kilku przykładach. Żeby się skupić na tych kilku przykładach, muszę powiedzieć słowo jeszcze o charakterystyce tych materiałów, takiej bardzo ogólnej. Otóż jeżeli się nad tymi materiałami zastanawiamy, to możemy je podzielić na te, które
zostały przejęte przez bezpiekę i mają one charakter w 100% autentyczny. Nie były przez nikogo, że tak powiem, przetwarzane. No i na takich, które powstawały w wyniku działań własnych służby bezpieczeństwa, czyli agentów. Pierwsza z tych materiałów, te nieprzetworzone, to są na przykład listy. Rozmaici ludzie wysyłają listy, które po drodze aparat bezpieczeństwa przefotografowuje, sobie zostawia tą kopię, a list idzie z powrotem do adresata. Oczywiście taki list dzisiaj, prawda, który mamy, jest absolutnie autentycznym dokumentem. Inna rzecz to są na przykład zakwestionowane materiały organizacyjne, statuty jakieś, jakieś projekty ulotek, jakichś grup, które wpadły w wyniku rewizji albo inaczej zostały pozyskane. Co do listów na przykład, to miałem okazję zapoznać się z takim opracowaniem poświęconym próbie opisania nastrojów w Polsce po śmierci Stalina. Przecież wtedy oczywiście nie prowadzono żadnych badań naukowych, socjologicznych, w ogóle żadnych, bo nie wolno było prowadzić badań socjologicznych nad postawami społecznymi, a oficjalna urzędowa propaganda mówiła, że wszyscy płakali i bardzo żałowali Józefa Stalina. Natomiast Służba Bezpieczeństwa przez ten czas po śmierci Stalina, prawda, masowo fotografowała rozmaite listy, które ludzie do siebie wysyłali. I muszę powiedzieć, że jest bardzo dziwne to było dla mnie, że ludzie byli tak potwornie nieostrożni w szczycie stalinizmu, żeby takie dziwne rzeczy pisać w listach i powierzać to poczcie. Tym niemniej to robili. Nawet żołnierze w jednostkach wojskowych wysyłali gdzieś do dziewczyn czy do rodziców. Autor tego opracowania dokonał analizy tych listów, treści tych listów i wyprowadził, że tak powiem, pewną typologię postaw, prawda? Ktoś w jakiś sposób, prawda, się czegoś tam bał w związku z tą śmiercią, kto się cieszył i z czego konkretnie się cieszył, jak te postawy ludzkie się kształtowały. To jest jeden przykład takiego materiału. Drugi przykład też materiału masowego, który można badać na podstawie akt służby bezpieczeństwa, to są na przykład postawy i zachowania w czasie wyborów, prawie wszystkich wyborów PRL. Wyobrażam sobie, że jak któryś z historyków usiądzie i po kolei przerobi materiały IPN-u, prawda, i te raporty bezpieki z różnych województw dotyczących wyborów, to będzie fascynująca książka, jak społeczeństwo reagowało na wybory, jak to się zmieniało na przestrzeni dziesięcioleci. Kolejna rzecz to są mikrohistorie pewnych środowisk, prawda, gdzie tu też potrafią być materiały zagarnięte przez bezpiekę. Ja całkiem niedawno zaglądałem do takiej teczki Klubu Krzywego Koła. Dla państwa, którzy się nie orientują, co to był Klub Krzywego Koła, to jedno zdanie. To był taki klub dyskusyjny działający w Warszawie po październiku 1956 roku i skupiał bardzo wiele, bardzo wybitnych osób, w tym kilku, co najmniej 20 paru ówczesnych albo przyszłych profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. Został przez władzę zlikwidowany. No ale na przykład ja interesowałem się tym klubem od lat co najmniej 10-15. Nigdzie nie można było znaleźć pewnego rodzaju materiałów organizacyjnych, nawet takich, jakie spotkania się odbywały w klubie. To znaczy oni mieli spotkania co czwartek, no przez parę lat, ale nie ma sposobu, nie było sposobu zobaczyć, jakie to były spotkania, z kim i o czym, tak jak my dzisiaj, prawda? Okazuje się, że właśnie dopiero w tych aktach bezpieki zarekwirowany u któregoś z działaczy klubu materiał sprawozdawczy pozwala odtworzyć kolejno tamtych 150 spotkań, które odbyły się w ciągu tych lat. Niewątpliwie to jest, wypełnia bardzo poważną lukę, która była wcześniej w historiografii, której w zasadzie w żaden sposób nie można było zapełnić, bo nie tylko ja to szukałem tych materiałów, ale i inni, nie można było tego znaleźć. Kolejna rzecz, właśnie ten subiektywny rodzaj materiału, to jest związany właśnie z doniesieniami agentów. I muszę powiedzieć, że jak czytam te doniesienia agentów różnych, to muszę powiedzieć, że agenci byli z naszego punktu widzenia dobrzy i źli, co jest oczywiście oczywiste, wszyscy zawsze są dobrzy i źli. W tym wypadku dobrzy agenci to są ci, którzy rejestrowali jakieś sytuacje i jakieś spotkania czy dyskusje w sposób możliwie bezstronny. Są tacy. Starają się, że tak powiem, to tak opisać, żeby było wiadomo, kto jakie zajmuje stanowisko, kto zajmuje inne stanowisko, o co im toczy się spór.
I taki rodzaj, że tak powiem, doniesienia może być niezwykle cenny. Żeby się trzymać tego przykładu, którego tu już raz, prawda, użyłem, tego klubu Krzywego Koła. Otóż w roku 61, jeśli dobrze pamiętam, 61, wywiad izraelski porwał w Argentynie Adolfa Eichmanna, organizatora Holokaustu w Europie. Wywiózł go do Izraela dla klubu Krzywego Koła. Był to powód dla zorganizowania takiej dyskusji właśnie o sprawie Eichmanna i w ogóle, że tak powiem, Holokaustu, stosunków polsko-żydowskich. O tym, że taka dyskusja się odbyła, z referatem Władysława Bartoszewskiego zresztą, no to wiadomo od zawsze, bo prawda, to była bardzo głośna dyskusja i o tym, że ona miała miejsce, to wiadomo. Natomiast w ówczesnej prasie żadne sprawozdania bardziej analityczne się nie mogły ukazać. Jedyna, prawda, wiedza taka bardziej detaliczna to polega na kilku zdaniach w takiej książce, która wyszła nieco później. Tymczasem okazuje się, że właśnie jak zajrzeć do tej teczki, to z owego spotkania agenci służb bezpieczeństwa napisali 3 raporty, w tym jeden na 8 stron. Co kto mówił, w jaki sposób argumentował, jakie były, że tak powiem, kontrargumenty. Niewątpliwie robił to inteligentny człowiek. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ten rodzaj donosu w gruncie rzeczy ma charakter protokołu z tego zebrania. Widziałem jeszcze oczywiście inne dokumenty, donosy, prawda, które mogłyby pełnić funkcję protokołu. Ale oczywiście z tego typu raportami agentów trzeba szalenie uważać, bo powiedzmy w tym konkretnym przeze mnie podanym przypadku stosunkowo łatwo jest, prawda, mając pewne doświadczenie, znając poszczególne nazwiska tam występujących osób, ich stanowisko zajmowane w innych sprawach, treść artykułów wówczas publikowanych, sposób myślenia, możemy w jakiś sposób weryfikować, prawda, czy ten agent, ten tajny współpracownik w tym momencie pisze ściśle, czy kręci, konfabuluje, kłamie. Bo i takie sytuacje się zdarzają. I takie sytuacje się zdarzają i to jest ten agent, że tak powiem, zły dla badacza, prawda? Czyli ten, który stara się albo przypodobać swoim zwierzchnikom, albo załatwić swoje porachunki z danymi ludźmi, z danym środowiskiem, niezależnie od tego, że załatwia te porachunki, jak skoro na niego donosi oczywiście, o tym nie wolno zapominać, w tej generalnej perspektywie, ale w relacjonowaniu bardzo konkretnych, jakby szczegółowych spraw czy wypowiedzi. I wówczas możemy, o ile, że tak powiem, nie dysponujemy jakąś wiedzą szerszą, łatwo, że tak powiem, dać się wpuścić w tak zwane maliny, jak się to mówi, czyli, prawda, potem przedstawić jakiś konflikt, jakąś sytuację w sposób zupełnie nierzetelny. Albowiem, proszę Państwa, to doświadczenie kontaktu z tymi archiwami bezpieczniackimi, ono prowadzi generalnie do takiego wniosku, że to jest materiał bezcenny wręcz. Ja tu jakieś przykłady podałem, mógłbym oczywiście ich podać znacznie więcej, ale nie mamy na to czasu. Natomiast jest to też materiał, wobec którego musimy stosować szczególnie duży krytycyzm. W ogóle historyk to należy jakby do tego zawodu, to jest podstawa, prawda? Musi być krytyczny wobec źródeł. Nie może za łatwo wierzyć. Musi patrzeć, czy tam nie ma tendencji, sprzeczności i tak dalej. Natomiast w wypadku materiałów bezpieki ten krytycyzm musi być niezwykle silny. Znacznie większy niż w wypadku materiałów innego rodzaju. No bo właśnie, bo te materiały przecież, chociaż ja tutaj podałem takie wyjątkowo, prawda, pozytywne, można by powiedzieć, przykłady, to jednakowoż ten materiał przecież nie powstawał w innym żadnym celu, tylko po to, żeby te osoby, które tam były, jakoś skompromitować, żeby pozyskać materiał dla szantażu, dla ewentualnego uwięzienia i tak dalej, prawda? To nie była działalność, no już nie mówię, że szlachetna, ale jakby moralnie obojętna. W związku z tym też i bardzo często, prawda, świadomy tych potrzeb
oficer prowadzący, czy też świadomy potrzeb takich tajny współpracownik jakby jeszcze dodawał pewne rzeczy, które by mogły, prawda, utrudnić i skompromitować pewne osoby. Są całe obszary rzeczywistości tego kraju, również rzeczywistości politycznej, które bez kontaktu, że tak powiem, bez szukania materiałów w archiwach bezpieki w zasadzie opisane w sposób głębszy być nie mogą. To dotyczy zwłaszcza tych działań, czy tych ugrupowań, tych środowisk, które nie zostawiały po sobie dokumentacji pisanej, bo jej zostawiać nie mogły, bo były ścigane przez bezpiekę, prawda? Czyli na przykład Solidarności Podziemnej. Zostawiała ona po sobie komunikat, że tak powiem, bardzo silny w postaci publikacji rozmaitych, ale nie dotyczących na przykład zaplecza organizacyjnego, technik działania pewnych, wewnętrznych, tego, co było ukryte dla publiczności. Dzisiaj właściwie trzeba powiedzieć, że po tylu latach odtworzenie wielu szczegółów jest szalenie trudne. Szalenie trudne. Już nie mówiąc o tym, żeby odtworzyć na przykład kolejność zdarzeń, kolejność jakichś zebrań, przebiegu jakichś powstawania pewnych ciał, które dopiero w jakimś momencie się wyłoniły na powierzchnię, bo ogłoszono komunikat o ich powstaniu. Ale cały ten background, to co się dzieje, że tak powiem, w kuchni, na zapleczu, to w zasadzie jest dzisiaj nawet przy najlepszej woli samych zainteresowanych niesłychanie trudne do odtworzenia, bo to minęło 20 parę lat i po prostu ludzie nie pamiętają. W tym sensie te materiały bezpieki, te materiały inwigilacyjne mogą być rzeczywiście pomocą nieocenioną, dlatego że ci agenci różne rzeczy rejestrowali na bieżąco i na bieżąco informowali. Ale, jeszcze raz chcę na koniec podkreślić, ale nie sposób, że tak powiem, tym agentom całkowicie uwierzyć. Dyrektywa badawcza jest taka, żeby zawsze sprawdzać. Sprawdzać również z bezpośrednio zainteresowanymi. Dziękuję. Ja się trochę boję takiego mówienia o tym, że te materiały to są jakieś szczególnego rodzaju, radykalnie inne materiały historyczne niż cała reszta. I z dodatkiem, że do wszystkich materiałów trzeba podchodzić z krytycyzmem, to jest oczywiste i tu sporu nie ma. Dodaje się, ale do tych materiałów trzeba dochodzić z podwójnym krytycyzmem. Otóż w moim przekonaniu wszystkie źródła historyczne, jakimi dysponujemy, są obłożone takim czy innym, taką czy inną niedoskonałością i często zafałszowują obraz. Bo weźmy te inne źródła, weźmy dokumenty wytworzone przez aparat partyjny. To są dokumenty często budowane według pewnych tez propagandowych. One mają udowadniać słuszność linii partii na pewnym okresie działania. Zaraz podam konkretny przykład. Dalej mamy świadectwa osób, a więc różnego rodzaju dzienniki, pamiętniki, relacje. One też są obłożone subiektywizmem, bo ktoś kogoś lubi, kogoś nie lubi. I wreszcie oczywiście są te materiały policyjne. Ja się zgadzam z Andrzejem Friszkę, że one były zbierane na ludzi po to, żeby im zaszkodzić. To oczywiście tak, ale były też zbierane w celach informacyjnych dla kierownictwa resortu, kierownictwa partii i tu już niekoniecznie chodziło o obciążanie określonych ludzi. To nie jest tak, że zbierano te materiały wyłącznie po to, żeby obciążyć, choć oczywiście głównie tak. W związku z tym ja bym podchodził, zgadzam się z tezą, że trzeba do nich podchodzić krytycznie, ale tak jak do wszystkich innych materiałów historycznych. Czyli nie ma tam prawdy objawionej, ale nie ma też tam kłamstwa na kłamstwie. Ja mówię o tym dlatego, że w Polsce od kilkunastu lat jest prowadzona bezwzględna kampania przeciwko tym materiałom. Ludzie z oczywistych względów, jedni dlatego, że mają w tym osobisty interes, inni, bo mają takie, a nie inne poglądy na temat przeszłości PRL-owskiej i mają prawo do tych poglądów, uważają, że te materiały powinny być, jeśli nie zniszczone, to na 100 czy więcej lat dostęp do nich powinien być zamknięty. I mówię o tym dlatego, że ja się bardzo boję takiego nadmiernego opatrywania tych materiałów tymi różnego rodzaju zastrzeżeniami. Poza tym nie bardzo wierzę w możliwość konfrontowania za każdym razem, a nawet w znacznej części przypadków tych materiałów ze świadkami. No bo jakżeż państwo będziecie konfrontować sytuację, w której macie państwo doniesienie agenta na jakiejś tam sprawie i co, i pójdziecie później do tego agenta i go zapytacie, czy on aby dokładnie doniósł, czy może coś tam chciał w celach, a osoba, której to dotyczy na przykład nie żyje, albo osoba, której to dotyczy nie chce o tym rozmawiać. Jesteście państwo, macie do wyboru albo nie korzystać z tego źródła, z tego konkretnego donosu, albo je wykorzystać. Natomiast ten konkretny przykład różnicy
w subiektywizmie pewnych materiałów. Otóż i to jest to, czym ja się w tej chwili zajmuję. Ja się zajmuję oczywiście końcówką rządów komunistycznych w Polsce, wydarzeniami lat 88-89. Otóż, proszę Państwa, ostatnio pisałem na temat wyborów czerwcowych. Tych wyborów, które uważa się za taki punkt przełomowy i słusznie w upadku rządów komunistycznych w Polsce. I czytałem raporty Służby Bezpieczeństwa nadsyłane z różnych województw do centrali w Warszawie na temat przebiegu kampanii. A równocześnie czytałem raporty nadsyłane przez komitety wojewódzkie partii do centrali w Warszawie. I tu właśnie doskonale wychodzi ta różnica, o której mówiłem. Większość komitetów wojewódzkich przekonywała komitet centralny, że wszystko jest w porządku, koalicja robi wspaniałą kampanię, a partia, nawet jeżeli nie wszędzie wygra, to odniesie znaczący sukces. Służba Bezpieczeństwa odwrotnie, w większości mówiła jasno, że po prostu nie widać kampanii koalicji, koalicja przegrywa, kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność są aktywniejsi, wszędzie widoczni i prawdopodobnie te wybory zostaną przegrane. Kto miał rację, to Państwo wiecie. I teraz odpowiedź na pytanie, na ile te materiały zmieniają obraz naszej historii. Znaczy w tym konkretnym przypadku, którym ja się zajmuję, po tym przeczytaniu iluś tam materiałów, nie mogę powiedzieć, żebym radykalnie zmienił swoje poglądy sprzed przeczytania tych materiałów. To te podstawowe założenia, które miałem i wyobrażenia o tym, co się stało w latach 88-89, pozostały te same. Ale jest tam mnóstwo informacji zaskakujących, dających oczywiście obraz bardzo wielu szczegółów, ale też zaskakujących. Podam tylko jeden króciutki przykład. Proszę Państwa, w wyborach czerwcowych frekwencja wynosiła 62%. Otóż w tych materiałach można się dowiedzieć, jaka była frekwencja wśród bardzo jednej specyficznej, za to wpływowej grupy zawodowej, czyli wśród księży katolickich. Gdyby mnie ktoś, zanim przeczytałem te dokumenty, zapytał, czy frekwencja wśród księży katolickich była wyższa, czy też niższa niż wśród ogółu społeczeństwa, to odpowiedziałbym tak, jak większość moich kolegów, niektórzy siedzą tutaj za tym biurkiem, których pytałem o to, a ci odpowiedziałbym, że księża w większym stopniu niż przeciętni obywatele uczestniczyli w tych wyborach, czyli była wyższa ponad 62%. Otóż nie, była niższa i wynosiła 40%. Policzyła Służba Bezpieczeństwa wszystkich księży i tam jest dokładna liczba co do jednego, ilu w tych wyborach uczestniczyło. To jest taki drobiazg, ale bardzo ciekawy. Natomiast to jest jeden wątek. Teraz jeszcze o dwóch na koniec dodatkowych. Otóż to, co mnie zaskoczyło w tych materiałach, to że aparat bezpieczeństwa tak naprawdę, znaczy właściwie to jest dość oczywiste, jak się na tym zastanowić. Poza tym, że był służbą powołaną do walki w interesie partii i w obronie rządów partii komunistycznej, był też instytucją złożoną z żywych ludzi, którzy załatwiali różne swoje sprawy. Ale muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie łatwość, z jaką można było, będąc funkcjonariuszem aparatu bezpieczeństwa, załatwiać różnego rodzaju prywatne porachunki z ludźmi spoza tej służby. Otóż miałem okazję czytać materiały dotyczące pewnego profesora, dość znaczącej postaci w polskim życiu umysłowym, ministra już III Rzeczpospolitej, materiały z czasów znacznie wcześniejszych, z lat 70. I ja nie potrafię udowodnić, że tak jest na pewno, ale jestem przekonany, że pewien kapitan w Departamencie III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z sobie tylko znanych powodów postanowił tego profesora wykończyć. I jest cała potężna dokumentacja, jak przez 3 lata ten profesor był osaczany przez agentów, przez podsłuch, z finałem, którym było usunięcie tego profesora z stanowiska kierowniczego, które wówczas zajmował. Ale w istocie rzeczy cele tej całej sprawy śledztwa, którym głównym celem było wykrycie związków tegoż profesora z obcymi służbami, to był człowiek w dość dużych kontaktach międzynarodowych, oczywiście nie zostały zrealizowane, nie udało się zrobić, mówiąc krótko, szpiega z tegoż profesora. Natomiast ten kapitan bynajmniej nie został ukarany, jak się Państwo domyślacie, za to, że przez 3 lata prowadził śledztwo, które nie dało żadnych wyników, tylko został awansowany, bo najwyraźniej uznano, że wyniki jednak jakieś były. I teraz, jak mówię, ja nie potrafię udowodnić, że ten pan prowadził swoją prywatną rozgrywkę na zlecenie czyjejś, ale mam takie poważne podejrzenia. I to jest ten aspekt, na który warto zwrócić uwagę. I wreszcie na koniec morał, bo ponieważ ja mówię ostatni, przynajmniej w tej turze, to powinien jakiś morał wygłosić. Otóż, proszę Państwa,
morał jest nie z punktu widzenia historyka, tylko bardziej politologa, bo to też jest moja działka, a jeszcze może nawet bardziej obywatela. Otóż, proszę Państwa, po lekturze tych materiałów, ja się bardzo bałem, rok temu mówiłem o tym w czasie tej dyskusji, wcześniej wielokrotnie, że niebezpieczeństwem czytania tych materiałów jest uleganie spiskowej teorii dziejów. Że im człowiek głębiej w to wchodzi, tym bardziej zaczyna wierzyć w spiski, prawda? I w to, że te służby wszystkim sterowały. Otóż zauważyłem u siebie inne objawy i o nich chcę powiedzieć. Nie wiara w spiski, natomiast w zagrożenie naszej wolności. Otóż, proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, że komunizm upadł u progu rewolucji informatycznej i telekomunikacyjnej. Bowiem w dzisiejszej sytuacji istnienie tego typu aparatu policyjnego z takimi możliwościami, jakie dzisiejsza technologia daje, byłoby niebywale groźne. Żeby Państwu to uświadomić, nie chcę nikogo straszyć, ale mam podejrzenie, że ponad połowa na sali ma taki drobiazg ze sobą. Prawda? Czyli telefon komórkowy. Otóż, proszę Państwa, miejcie Państwo świadomość, że nosicie z sobą mikrofon. Można bez problemu wykorzystać ten telefon jako mikrofon i to nie tylko wtedy, jeśli Państwo nim rozmawiacie, ale w każdej chwili, kiedy on jest, kiedy bateria nie jest odłączona. Nawet jeżeli on jest wyłączony, ale bateria nie jest odłączona. To działa jak mikrofon. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że się cofamy o lat 15, 20 i mamy sytuację, w której 10 milionów Polaków ma takie telefony. I to zazwyczaj są ludzie właśnie ci aktywniejsi, ci, którymi służby się interesują. To pokazuje skalę zagrożeń, ale nie zapominajcie Państwo, że niekoniecznie musi to oznaczać, że mówimy tylko o historii. To nie musi być tylko nasza przeszłość. To może być niestety, i mówię to z dużą obawą, również nasza przyszłość i o tym warto pamiętać, kiedy się słucha, że ktoś tam, jakaś kolejna ustawa o służbach specjalnych jest ustalana i w trosce o nasze bezpieczeństwo daje im się różnego rodzaju uprawnienia. I kiedy się słyszy o tym, kto ma służby specjalne kontrolować i to ma być tych 5 bohaterskich posłów komisji do spraw służb specjalnych. I na tym się właściwie ta kontrola kończy. Ja bardzo na to bym zalecał, żeby na to zwracać uwagę, bo to jest istotny aspekt rzeczywistości, w której żyjemy i to, co wynika z tych akt, co jest jakby, to jest właśnie przykład, jak historia ostrzega. I myślę, że w najbliższych latach będziemy świadkami wielu historii z przeszłości, takich, o których tutaj koledzy, koleżanka mówili, które będą jakby dowodem na to, że bardzo wiele przykrych historii może się przytrafić różnym ludziom również dzisiaj. Bo ten mechanizm załatwiania prywatnych spraw przy pomocy uprawnień, które się posiada służbowych, to nie jest tylko mechanizm, który umarł w roku 89. Dziękuję.